dobry szanowni widzowie, tu znowu z tej strony Maciek Mawkar. A dzisiaj dla Was przygotowałem kolejny Audi A6C7. Już ostatni wypust po liftingu, więc takim już zmienionym zderzakiem. Jest to wóz z 2018 roku. Oczywiście dwulitrowe TDI i tym razem w skrzyni automatycznej S-Tronic. Jednak automat jest tutaj dużo bardziej poszukiwany, bo jak płacicie za samochód około 100 tysięcy złotych, no to nie chcecie chyba sobie za bardzo sami haltować biegów, no chociaż każdy ma swoje podejście, ale ja wolałbym za takie pieniądze mieć święty spokój i sobie jeździć bezproblemowo. Co o wozie jeszcze dodam? No przebieg 180 tysięcy, czyli teraz wóz ma 6 lat, czyli 3 dychy rocznie. Według mnie absolutnie normalny na diesla. Każdy ma swoje podejście, moje podejście jest takie, że wolę jednak, żeby ten dieselek trochę jeździł, niż ma stać, bo wtedy się tak nie zużywa. Co o wyposażeniu, albo o wizualiach, bo one się troszeczkę różni, jak Wam już pokazywałem na początku. Ma inny przedni zderzak, tak samo jak ta listwa progowa też jest inna. Nie jest taka gładka, podobna troszeczkę do S-Line'a. Oczywiście z tyłu lift ma inne również tutaj końcówki wydechów, takie podwójne. I oczywiście w innym kształcie, bo są prostokątne, przed nich ma okrągłe lampy, oczywiście z LED-em, takim T, inaczej już zaprojektowane. Widzicie również, że ma chromy i fabrycznie przyciemniane szyby. Alufelgi oryginał 18 na lednich oponach, z przodu opony świeżuteńkie, z tyłu chyba rok starsze. I warto dodać, że jeszcze ma bardzo fajny lakier, nie jest to taki typowy srebrny, nie jest to taki jakiś szarak, bardziej bym powiedział taki szampański lub jasna kawa z mlekiem. Lakierek fajnie się prezentuje, jak widzicie, jeszcze się oddalę, pokażę Wam go z boku, jak linia wygląda dobrze. No i na wyposażeniu macie jeszcze czujniki parkowania przód, tył, Big Xenon, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu i fotochrom w lusterku. Klapa tylnia jest elektryczna, więc to jest duża wygoda. I coś jeszcze z wyposażenia? Jakbym coś zapomniał, to Wam oczywiście dopowiem. Kolejna bardzo ważna rzecz, auto jest calutkie w oryginale. Zawsze staram się te Audi Wam takie sprowadzić, jak najbardziej fajne, takie jak ja bym sam chciał mieć. I ta jest właśnie taka. Jeszcze Wam go zmierzę miernikiem, żebyście mieli tutaj potwierdzenie, ale udało się ten samochód przez te 6 lat nikomu nie rozbić. Oczywiście wiadomo, znajdziecie jakiś mały odprysk, ryskę, bo samochód nie jest nowy i jakieś tam kilometry zrobił. Technicznie jeździ naprawdę fajnie, ten 190-konny silnik w dieslu bardzo dobrze sobie radzi. Automat S-Tronic też nie robi za większych problemów, a reszta takich eksploatacyjnych rzeczy bez zarzutu, tak wspomniałem przed chwilą o oponach, tarczach, klockach czy jakimś tam zawieszeniu. Cóż, przejdźmy sobie do środka i omówmy środek, bo jest bardzo ciekawy w skórze, w bardzo ładnym kolorze brązowym, dopasowanym według mnie do koloru nadwozia pojazdu. Dobrze, moi mili, jak się tutaj wokół niego kręciłem, zapomniałem powiedzieć jedną z ważniejszych rzeczy. Wszystkie serwisy zostały wykonane w Audi, jak widać. Tutaj macie takie ogólne podsumowania, bo jak kiedyś wspominałem, już późniejsze modele nie mają książki serwisowej. 27, 44, 72. Tu jak widzicie też trzecia strona, druga strona, 90, 104 i 133. No i pierwsza strona, 162, 180. Zrobiony pół roku niecałe temu, więc wszystko jest porobione. Od tego czasu ma 186. Pomyliłem się delikatnie, ale tu już Wam informuję.
No i tu macie jeszcze te po prostu rachunki z tych wymian, ale no tegoż nie będę pokazywał, wszystko widzieliście na tym ogólnym podsumowaniu. Zróbmy pauzę, schowajmy to i opowiedzmy o wnętrzu, bo naprawdę jest kozackie. Dobra, moi mili, nagrajmy sobie dalej to wnętrze, bo naprawdę jest ciekawe i według mnie jest klasą. Kolor tapicerki, tapicerka oczywiście skórzana, jak widzicie, z tyłu z isofixem i z podłokietnikiem. Taki można powiedzieć kakao, czekolada lub ciemny orzech. Wygląda według mnie super. Miałem wiele tych Audic, dużo było na szmacianych fotelach, dużo na S-line'ach, ale tego koloru jeszcze nie miałem i naprawdę powiem wam, do tego lakieru gra to świetnie. I dużym plusem jeszcze jest to, że te listewki też są dopasowane do tego koloru. Mogliście mieć te listewki w wielu różnych wersjach, oczywiście w Audi. Zwykłe plastiki, metalowe lub takie na przykład jak ja mam swoje A6, C7 drewniane, ale nie lakierowane. Tutaj ktoś wybrał takie i według mnie bardzo dobrze postąpił. No, o tapicerce już wam troszeczkę powiedziałem. Jeszcze od razu przy okazji, jak tapicerka, to pokażę wam mój fotel też cały, ładny. Sufity też czyste, nic tu nie jest podrapane. I kierownica, można powiedzieć, według mnie, spójrzcie, gdzieś najczęściej trzyma w stanie idealnym. Nawet nie ma ani jednego, proszę, zadrapania. Staram się to wam pokazać, żeby złapał jakąś ostrość, ale naprawdę trzeba przyznać, że wnętrze jest przyjemnie utrzymane, te doły też są czyste, dywaniki, jak i również bagażnik. Co tutaj? Oczywiście Audi Drive Select, możecie sobie wybrać tryb jazdy, na dynamiku jest mocna, na komforcie komfortowa, a na efektywnym, wiadomo, pali jak najmniej. Tutaj miejsce na płytkę i teraz tu macie czytnik nawigacji w tym miejscu, kiedyś był na płyty. W bagażniku teraz jest tutaj. Klima automatyczne, oczywiście jak skóra, tutaj podgrzewane fotele, jak autobus z Niemiec. Dalej tutaj macie kolejne te przejście tych wszystkich listewek, które macie wyżej i fajnie zrobili, bo ten chrom idealnie się z tym zgrywa. Jakby się włączyło tylko takie brązowe, nie, według mnie nie byłoby tak fajne. Oczywiście elektryczny, ręczny i fajna funkcja przy automacie. Auto hold, już o tym nieraz wspominałem, naciśniecie hamulec, to auto wam lekko przytrzymuje. Ręczny, po naciśnięciu na gaz puszcza, więc jazda w mieście w korkach jest bardzo wygodna. Tu dwa miejsca na kubki, wielki podłokietnik dwupoziomowy i jeszcze coś, co mi się nie trafiło, bardzo wygodna sprawa, indukcyjne ładowanie telefonów bezprzewodowe. Rzucacie swój telefon, jeżeli macie taką opcję, i ładujecie. Naprawdę przydaje się to, jeżeli ktoś zapomina i nie chce się męczyć z ładowarką. I music interface. Cóż jeszcze? Tutaj tempomacik, przełącznik od świateł, no i standardowe cztery elektryczne szyby z formowanymi obwódkami. To jeszcze musicie sobie z drugiej strony zobaczyć, mój boczek w stanie idealnym. Na siradku prosty wyświetlacz, ale możecie oczywiście zobaczyć sobie ostrzeżenia, radio wybrać, odebrać połączenie i przejść na nawigację. No i też mówię, licznik jest troszeczkę inaczej, bo tutaj macie też ready i off, inna czcionka po lifcie, ale to takie standardy. No i tutaj też zmienili delikatnie to, albo po prostu w tym pakiecie gładkich listew jest to, obok tej lampki jest czarne. Cóż, chyba o wnętrzu to tyle, już o niejednej A6, C7 wam opowiadałem. Zawsze możecie sobie wejść na moją stronę YouTube'a i zobaczyć, jakie miałem wcześniej. I jeżeli film wam się oczywiście podobał, zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A jeżeli macie pytania, sugestie, to zostawcie w komentarzu. Chcielibyście zobaczyć, co mam innego w ofercie, wejdźcie na mavkarautomoto.pl lub też na Instagrama, takiego jak mavkarauta, czy na Facebooku to samo. Tam też możecie oczywiście o coś dopytać. I pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Mogę je również w rozsądnych pieniądzach dowieźć do domu na lawecie. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać drugiego na zamówienie lub jakiegoś innego, jeżeli moje filmy wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.